Przed państwem Michał Kirker. Dzień dobry, drodzy państwo. Dziękuję serdecznie za przybycie. To jest spotkanie, jak Kamil powiedział, podsumowujące, spotkanie finałowe. Drodzy państwo, tych spotkań było mnóstwo. Tych spotkań oficjalnych było 16. To jest 17 spotkanie, gdzie się widzimy. Natomiast spotkań na mieście w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy było bardzo, bardzo dużo. Drodzy państwo, codziennie, prawie codziennie, w zależności od pogody, spotykaliśmy się na mieście, stawaliśmy busem w różnych częściach miasta, w różnych dzielnicach i z mieszkańcami rozmawialiśmy. Nieraz były to bardzo przyjemne rozmowy, nieraz były to super trudne rozmowy z bardzo wymagającymi rozmówcami, drodzy państwo. Ale te rozmowy przyczyniły się do tego, co część z was trzyma w rękach i na kolanach. Drodzy państwo, to jest program wyborczy. To jest program wyborczy, który ma 35 stron i to jest program wyborczy, który ja nazwałbym go rozsądnym. To jest program, który absolutnie, absolutnie rozwiązuje fundamentalne problemy, które dzisiaj w naszym mieście są. I tego programu by nie było, gdyby nie wy wszyscy. Dlatego na samym początku proszę o wielkie brawa, ale dla was. Dla was wielkie brawa. Kochani, bo prawda jest taka, że na samym początku jest człowiek i na samym końcu jest człowiek. Wszystko, co się dzieje, robione jest przez ludzi, dla ludzi. W całej tej historii, w tym wszystkim, w całych wyborach samorządowych, w całej kadencji, we wszystkim, co się dzieje w mieście, chodzi na samym początku i na samym końcu o człowieka, o mieszkańca. I dzisiaj, drodzy państwo, to jest powód, dla którego ja wystartowałem w tych wyborach. Wystartowałem w tych wyborach właśnie po to, drodzy państwo, żebyście wy jako mieszkańcy miasta mogli mieć realny wpływ na to, co się w mieście dzieje. Żebyście realnie mogli zabierać głos. Żebyście realnie tworzyli to miasto i angażowali się. Byli tożsami z Jaworznem. Bo dzisiaj tej tożsamości niestety wielokrotnie brakuje, a najbardziej brakuje rozmów. Drodzy państwo, nasi aktualni włodarze się troszkę otrząsnęli i zaczęli się spotykać. Natomiast ja zadam pytanie. Gdzie byli przez ostatnie 20 lat? Bo to jest to pytanie, kochani. To jest to pytanie. Drodzy państwo, ta kampania jest czymś dla mnie niesamowitym. Robię to po raz pierwszy. Tak, robię to po raz pierwszy, muszę przyznać. Nigdy wcześniej nie prowadziłem kampanii wyborczej, ale powiem wam, że nic nigdy tak mnie nie motywowało jak ten cel. Jak cel, żeby nasze miasto stało się lepszym miejscem dla was. Bo, drodzy państwo, ja naprawdę do tej pory byłem i jestem zadowolony ze swojej kariery zawodowej. Ja naprawdę bardzo lubiłem moją pracę w teatrze, moją pracę jako dziennikarz, moją pracę na planach zdjęciowych. Bardzo to lubiłem, kochani. To była super praca. To było, jak Kamil wspominał, to było moje marzenie, które zrealizowałem. Ale, drodzy państwo, uznałem, że jest coś ważniejszego. Możemy wspólnie, bo ta praca po zwycięstwie, to nie będzie tylko moja praca. To będzie nas wszystkich praca, kochani. To będzie nas wszystkich praca jako mieszkańców, jako działaczy, jako radnych, jako członków sztabu wyborczego. To będzie nasza praca. Jako radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. Paweł Bańkowski. Drodzy państwo, to będzie właśnie nasza wspólna praca. I kochani, dzisiaj wśród was są już osoby, które bardzo mocno się zaangażowały w tę kampanię wyborczą. Jest Basia Ziętek, którą namaściłem już wiceprezydentem. Moi wrogowie mówią, że rozdaję stołki. Dla takich ludzi warto rozdawać, kochani. Są ludzie ze sztabu, którzy absolutnie byli zaangażowani, jak radni Janusz Ciołczyk z Ciężkowic. Jest dzisiaj z nami. Jest z nami także Ania Nowak, jest z nami Renata Szczepanik, jest z nami Marcin Zapart, Basia Boczoń. Kochani, są osoby, które absolutnie się angażowały w kampanię, które pomagały, dalej pomagają. To one między innymi tworzyły ten program wyborczy. W tę kampanię także angażowało się dużo więcej osób, także dla mnie bliskich, jak Kamil Michalik, z którym znamy się od 25 lat. Jest także między innymi jest Piotr Mamcarz, Mateusz Dąbroś, jest Tomek Guja, Bartosz Rzoskiewicz, Marcin Dudkowski, armia ludzi. Kochani, to jest armia ludzi. Jest Stefan Łatak z nami między innymi. Tak patrzę, kto z nami tutaj siedzi, kochani. To jest armia ludzi, armia nazwisk. Ale o co w tym wszystkim chodzi? Jednoczymy się dlatego,
żeby zmienić nasze miasto na lepsze. Bo to, drodzy Państwo, jest nasz cel i priorytet. Ale, kochani, najważniejsze w tej całej kampanii było wyborczej dla mnie było to, ile energii ludzie od siebie dają. Jeżeli ludzie zrozumieją i poczują, że mamy wspólny cel i to, że przysłowiowo, że moim celem nie jest to słynne koryto, o którym wszyscy mówią. Swoją drogą jestem ciekaw, jak ono naprawdę wygląda. Czy jak tam wejdę do tego urzędu miasta, to naprawdę zobaczę koryto, czy nie? Trochę mnie to ciekawi, tak. Abstrahując, kochani. Natomiast naprawdę naszym celem jest to, żeby pozytywnie wpłynąć na miasto, żeby pozytywnie wpłynąć na mieszkańców. I wiecie, co jest dla mnie najsmutniejsze w tym wszystkim, zarazem? Najsmutniejsze dla mnie jest to, co usłyszałem przez te ostatnie kilka miesięcy. Drodzy Państwo, nasi mieszkańcy w Jaworznie to najczęściej nie mają problemów górnolotnych, bym powiedział. Nikt nie pyta, gdzie będzie akwapark, czy będzie akwapark. Drodzy Państwo, nikt nie pyta, czy będzie tor wyścigowy. Drodzy Państwo, nikt nie zadaje pytań, czy zbudujemy nowy teatr. Nikt nie zadaje pytań, czy zbudujemy wielki wieżowiec albo wielki monument czegokolwiek. Ludzie pytają o najbardziej podstawowe, oczywiste rzeczy. Chodniki, oświetlenie, kanalizacja. Drodzy Państwo, Jaworzno poziom wyżej. Nie ma kanalizacji. Ludzie pytają, drodzy Państwo, o to, czy będzie modernizacja drogi, czy będzie modernizacja parkingu. Czy jest szansa na to, że ich problem będzie w końcu rozwiązany, a ich blok będzie na przykład ocieplony. Drodzy Państwo, ludzie pytają naprawdę o gigantyczne, podstawowe elementy fundamentalne, które powinny funkcjonować w mieście i które dawno temu powinny zostać rozwiązane. A nie są. A nie są, drodzy Państwo, i to uważam za dzisiaj największy problem. Ale wiecie, co jest największym plusem już tej kampanii wyborczej? Największym plusem już tej kampanii wyborczej jest to, że ludzie odważyli się pytać. Największym moim, kochani, stresem podczas tej kampanii, jednym z pierwszych największych stresów, bo tych największych stresów miałem od groma już w ciągu tych paru miesięcy, było pierwsze spotkanie u pana radnego Macieja Bochenka, który dzięki uprzejmości użyczył nam swojej sali w klubie Toijowo. Największym moim strachem było to, że mieszkańcy po prostu nie przyjdą. Że przez 20 lat tego, że nie byli wysłuchani. Że przez 20 lat tego, że nikt nie dał im szansy i nikt nie chciał z nimi rozmawiać, że oni po prostu nie przyjdą. Ale przyszli. Przyszli raz, przyszli drugi, przyszli trzeci. 16 spotkań. Ostatnie wyjątkowe. Ostatnie było wyjątkowe, było przed OSP na Długoszynie. Przed OSP, bo chciałbym móc wam powiedzieć, jak dostałem telefon o tym, że ktoś dostał telefon, że nam nie wynajmą. Ale nie mogę wam tego powiedzieć. Powiem w poniedziałek. Teraz nie mogę. Kochani, i naprawdę ludzie przychodzą, bo ludzie są żywo zainteresowani miejscem, w którym żyją. Oczywiście nie wszyscy. Nie możemy generalizować. Ale jest gro osób. Ja dziennie odbieram 70 telefonów. Ja dziennie dostaję po 20-30 wiadomości na skrzynkę na Messengerze. Moją i prywatną, i moją na fanpage'u, i na maila. Ludzie pytają. Kochani, ludzie pytają. I ludzie chcą działać. Tylko dzisiaj musimy zmienić tą tendencję. My w Jaworznie musimy teraz dać szansę działać mieszkańcom. Musimy ich pytać, musimy ich angażować. I to się już rozpoczęło. Ten proces już poszedł. Idziemy jak falą, kochani. Już się nie zatrzymamy. Już idziemy. I to uważam za największy sukces i największą frajdę dla mnie wewnętrznie. To daje mi najwięcej, kochani, radości i energii. To, że my wychodzimy na miasto, stoimy po taką galerią Galena albo na osiedlu stałym przy pawilonach przez 2, 3, 4 godziny i przewija się kilkadziesiąt osób, które podchodzą i rozmawiają. Pytają, zadają pytania, nieraz trywialne, nieraz super skomplikowane, na które absolutnie nie znam odpowiedzi. Nieraz krzyczą, a nieraz dziękują. Nieraz są mili, uprzejmi, nieraz nie. Ale już w ludziach zaszczepiliśmy to, że ludzie chcą się angażować. Są dokładnie. Co pani mówi? Ludzie są zainteresowani. I tak chcemy prowadzić to miasto, drodzy Państwo. Tak chcemy. I mówię, my chcemy. Bo nie jest ideą to, żeby w mieście był kolejny, mówiąc brzydko, był kolejny tyran, despota. To nie jest taka funkcja. Drodzy Państwo, ja już to mówiłem kilkukrotnie, ale moim celem jest to, aby komunikować się z ludźmi, komunikować się z mieszkańcami, komunikować się, drodzy Państwo, z naczelnikami, ekspertami w branżach i konsultować.
To jest super, drodzy Państwo, istotne. Największym błędem, jaki można popełnić, to jest mieć przeświadczenie o tym, że nie wie wszystko. Powiem wprost, nie wiem wszystkiego. Nie wiem, choćbym chciał wiedzieć wszystko, ale nie wiem. Drodzy Państwo, nie wiem. Ale tego się nie wolno bać. Trzeba się bać osób, które myślą, że wiedzą wszystko. Trzeba, drodzy Państwo, pytać osób, które mają większe doświadczenie w swoich branżach, które są ekspertami. I to absolutnie będziemy robić. Drodzy Państwo, sztab ten największy liczy około 50 osób. Tak strzelam plus minus, bo nie liczyłem tego. Drodzy Państwo, i ja bazowałem w tym programie wyborczym, który Państwo macie przed sobą, bazowałem na wiedzy osób, które są ekspertami w swoich dziedzinach, są ekspertami w swoich branżach. Jak miałem potrzebę edukacyjną, pytałem Renaty Szczepanik, Basi Ziętek. O to pytałem, tak? Jak chciałem pytać o ekologię, pytałem Wioli Tomali, tak? Wiola jest z nami. Bo Wiola jest eksperta w swojej branży. Jak miałem pytanie o IT, pytałem Dudkowskiego Marcina. Jak bałem się, że będę miał pozew od Pawła Silberta, pytałem Mateusza Dąbrosia, mojego prawnika. Tak, jemu dajcie brawa. Skubany ambitnie mnie broni. 3 miesiące udało nam się absolutnie bez żadnego pozwu. Zostały 2 dni, chyba zdążymy dotrwać do pierwszej tury. Także kochani, chodzi właśnie o to, żeby się nie zamykać. I my dzisiaj miasto chcemy absolutnie otworzyć, bo Jaworzno ma super potencjał i naprawdę da się ten potencjał zmaksymalizować. Da się go wykorzystać. Tylko dajmy ludziom mówić i ich słuchajmy. Oczywiście, nie wszyscy to, co mówią, musimy brać za pewnik. Trzeba weryfikować tę wiedzę. Ale kochani, przede wszystkim trzeba dać ludziom szansę. I my to już rozpoczęliśmy. Ta idea już się powolutku zagnieździła. Kiedy wygramy te wybory, będę sobie pluł w brodę. Bo wszyscy będą przychodzili z pomysłami. Będzie 1000 pytań dziennie, 1000 pomysłów dziennie. Najważniejsze, dokładnie. Pani tutaj fajnie podpowiada. Pani tutaj, mam, słuchajcie, wielkie brawa dla pani. Zróbcie dla pani brawa. Pani tutaj świetnie podpowiada. Kamil, masz konkurencję. Drodzy Państwo, chodzi o to, żeby z tych pomysłów czerpać. Weryfikować i czerpać, tak naprawdę. I ja wierzę w to, że my to zrobimy. Kochani, z takich rzeczy, które uważam najbardziej kluczowe w tym wszystkim, to poza faktem, że uważam absolutnie, że oddanie głosu mieszkańcom jest istotne i słuchanie mieszkańców jest istotne, chociażby w kwestii sesji Rady Miasta, w kwestii otwartego gabinetu prezydenta, w kwestii chociażby komentarzy na Facebooku. Tak, to się wydaje absurd, ale to wiele osób ma poblokowane, a płaci podatki w tym mieście. Drodzy Państwo, to nie w porządku. Każdy powinien mieć szansę, żeby to robić. I kochani, od tego zaczynając, ale idąc przez kolejne elementy, aktywizacja naszego miasta. Uważam, że wydarzenia kulturalne na rynku, mamy szkołę muzyczną, mamy koła gospodyń wiejskich, koła śpiewaczy, kochani, mamy lokalnych artystów z różnych branż, mamy świetnie działające w sferę sztuki performatywnej i ludzi, którzy tworzą festiwale. Ciekawostka, spotkałem ostatnio organizatorów Art Transit i zapytałem się i mówię, kochani, jeśli wygram i gdy wygram, to zrobicie powtórkę Art Transitu? Ja zrobimy. Więc wrócimy z festiwalem sztuki performatywnej do miasta, który był przez lata. I kochani, gdyby ta aktywizacja tego społeczeństwa, tam widzę panią, która pytała się mnie o to, czy skameralizujemy drogę Słowackiego. I rzuciliśmy ten temat i da się to zrobić. I tak zrobimy to. Powiem, zrobimy to. Powiem tak. I to będzie chyba, aż żałuję, że nie mam tego w obietnicy wyborczej. Najprostsza rzecz. Tak, najprostsza rzecz. Da się to, kochani, zrobić. Kolejne kwestie, które są dla nas bardzo istotne. Mamy w sztabie osobę, Bartek Gąsior, stoi tam z tyłu. Taki byczek trochę łysawy. Bartek zajmuje się obroną cywilną, kochani. Bartek zrobił nam do programu wyborczego elementy z obrony cywilnej sam z siebie. To jest rzecz, o której absolutnie my, zaczynając te wybory, nie mieliśmy w ogóle pojęcia, nawet o tym nie myśleliśmy, kochani. To dla nas była ostatnia rzecz w ogóle istotna. Nikt na to nawet nie wpadł, na taki pomysł, że to może być istotne. Ale Bartek sam się odezwał, porozmawiał, mówimy, fajny pomysł. Pomysł poszedł na sztab wyborczy i się okazało, że co? Że pomysł Bartka wszedł od razu praktycznie do programu wyborczego. Nawet tam nic nie mieszaliśmy. Bartek napisał nam rzecz, mówimy, dobra, bierzemy nasze. Super. Wpisaliśmy go na końcu. Małymi literami. Ale jest, tak? Chodzi o to, drodzy Państwo, że trzeba wykorzystywać te okazje i możliwości. Takim przykładem osób, która do nas dołączyła również do sztabu, przez to, że chciała działać, jest właśnie Wiola Tomala, o której mówiłem. Wiola ma bzika na punkcie drzew i zieleni. Super, ja to szanuję bardzo.
I Viola także jest osobą, która bardzo aktywnie, to właśnie między innymi dzięki zaangażowaniu Violi udało nam się stworzyć Stowarzyszenie Zielone Jaworzno. I drodzy Państwo, to stowarzyszenie jest przykładem, że się da. Napisaliśmy dwie petycje do Lasów Państwowych i Nadleśnictwa Chrzanów w kwestii stop wycince drzew w Jaworznie i nam odpisali, że się chętnie spotkają. Więc jeżeli kiedykolwiek usłyszycie od jeszcze aktualnych włodarzy, że nic nie można zrobić, bujda. Można. Tylko trzeba chcieć. Z Państwo, trzeba chcieć. I to jest przykład, że się da. To jest kolejna osoba, którą wyciągnęliśmy z miasta, z mieszkańców, którzy się pojawili i chcieli działać. Tych osób, proszę Państwa, jest naprawdę bardzo dużo. Z tyłu siedzi Renata Lisik, która też zwróciła uwagę na bardzo ważną rzecz, o której pierwotnie nie pomyśleliśmy. O osobach z niepełnosprawnościami. O rodzicach osób z niepełnosprawnościami. Były dwa spotkania. To także umieściliśmy, kochani, w programie wyborczym. Dlaczego? Bo to było ważne. Bo się okazało, że to jest kolejna grupa społeczna, która w naszym mieście po prostu jest zaniedbana. Tak naprawdę, co w sumie jest najstraszniejsze, gdybyśmy chcieli wszystko umieścić, to o czym mówią mieszkańcy na mieście, to ten program wyborczy byłby dwu- albo trzykrotnie grubszy. Miałby 70, a może nawet i 100 stron. Tak naprawdę. Gdybyśmy chcieli w jedną kadencję. Gdyby kadencja trwała tak 30 lat, to byłoby łatwiej. Ale niestety, nie wszystko da się w 5 lat naprawić. Dokładnie. Proszę Państwa, ale absolutnie uważamy, że ta rozmowa przynosi efekt. Naprawdę, proszę Państwa, na mieście, jak stoimy na mieście busem i z mieszkańcami rozmawiamy, to w ciągu tych ostatnich 3 miesięcy spotkałem się tylko z 4 niemiłymi reakcjami. Tak? Mogę je przytoczyć nawet. Ktoś chce? Tak, okej. Okay. Raz proponowałem pani kawę i powiedziała mi, że od tak marnych aktorzyn kawy nie bierze. Ale słuchajcie, wiedziała, że jestem aktorem. To już jest dobry plus. To jest jedna taka sytuacja. 2 razy miałem sytuację, w której pani przychodziła i mówiła, że na mnie nie zagłosuje, bo jakby nie jestem tego warty i to tyle. I raz miałem sytuację na Szczakowskiej. Słuchajcie, jechałem busem od Góry Piasku i chłop na rowerze jechał za mną całą drogę, calusieńką, aż do samych świateł, słuchajcie, pod Biedronkę i się dar. Targowica! Targowica! Całą drogę. Znaczy, otwierałem szybę i mu kibicowałem. Mówię, chłopie, przyspieszałem on też, nie? Zwalniałem on też. Niesamowity gość. Znaczy, powiem tak, on się wydzierał po mnie, ale ja byłem przeszczęśliwy. Mówię, kurde, ale chłop ma determinację. Mówię, muszę być tak samo zdeterminowany jak on, nie? Jakby, słuchajcie, i ja pomyślałem sobie w ten sposób, gdybyśmy my wszyscy byli tak zdeterminowani, żeby robić dobre rzeczy, prospołeczne rzeczy, żeby się angażować w życie miasta, jak ten chłop na rowerze, który jechał całą Szakowską od Góry Piasku i mnie wyzywał, to nasze miasto, bo, słuchajcie, było naprawdę pięknym miastem. Tak, no jakby, słuchajcie, nie wiem... Kurde, chciałem go trochę nawet zatrudnić. Mówię, niesamowity gość. Na rowerze pół miasta i się wydziera. Tak, i to były, kochani, 4 takie reakcje. Najczęściej na mieście ludzie przychodzą i po prostu są bardzo, bardzo mili i chcą rozmawiać i mówią to, co ja mówię na każdym spotkaniu. Super, że pan chce gadać. Chcę. I proszę Państwo, dlatego właśnie tutaj się spotkaliśmy. To jest takie trochę podsumowanie tej całej kampanii wyborczej, bo już w najbliższą niedzielę mamy szansę wpłynąć na miasto. Już w najbliższą niedzielę mamy szansę na to, żeby Jaworzno zmieniło swoje oblicze. Już w najbliższą niedzielę mamy szansę na to, aby problemy, które Państwo macie, a problemy, które mają wasi sąsiedzi, wasi przyjaciele, wasze rodziny, w końcu ktoś wziął na poważnie. W końcu ktoś wziął i powiedział, okej, zanim postawimy te 120 hektarów Izery, to naprawimy chodnik. To naprawimy osiedlenie, to naprawimy parking, drogę, to zrobimy kanalizację, drodzy Państwo. To się wydaje takie błahe i fundamentalne, ale to jest ważne, drodzy Państwo. Jeżeli my chcemy być miastem poziom wyżej, a chcemy być? No chyba chcemy być poziom wyżej miastem, prawda? To jeżeli chcemy być miastem poziom wyżej, zacznijmy od fundamentów. Naprawmy to, co dzisiaj nie funkcjonuje. Poprawmy działanie budżetu obywatelskiego, który dzisiaj co robi? Adaptuje zadania własne gminy. Zróbmy preferencyjne warunki dla przedsiębiorców, żeby biznes w tym mieście mógł się rozwijać. Dzisiaj rano miałem spotkanie, byłem na spotkaniu w kwestii funduszy europejskich, były kuluarowe rozmowy. I co usłyszałem? To, co zawsze, na każdym spotkaniu. W Jaworznie jest za drogo, wolę mieć biznes i płacić podatki w Sosnowcu, w Mysłowicach, w Imielinie.
Drodzy Państwo, to mówią przedsiębiorcy. Więc zanim będziemy myśleć o wielkich projektach, to przyciągnijmy tych ludzi, żeby oni tutaj chcieli inwestować. Zanim zaczniemy myśleć o wielkich, gigantycznych projektach, to sprawmy, żeby edukacja w mieście stała na wielkim poziomie. Żeby dzieci w szkole nie musiały się zrzucać co miesiąc na papier toaletowy na przykład. Od tego, drodzy Państwo, zacznijmy. Zacznijmy inwestować nie tylko w centrum, ale i w dzielnice ościenne, drodzy Państwo. Każda dzielnica mówi to samo. Absolutnie każda. Gdzie nie byłem? Szczakowa, Bory, Byczyna, Dąbrowa Górnicza, Narodowa też. Drodzy Państwo, każda, absolutnie każda dzielnica mówi to samo, że jest zapomniana. Czuje się zapomniana, że mieszkańcy czują, że o nich zapomniano. Trzeba to absolutnie, kochani, zmienić. Tych elementów do naprawy to jest mój największy koszmar, kochani. Ja się codziennie rano budzę, mam taką listę rzeczy, które trzeba poprawić i one tam dochodzą, te punkty. Było kilka, potem kilkanaście, kilkadziesiąt, zgubiłem się przez set. I ta lista rośnie. Jestem przerażony tą listą, że ona będzie rosła i jeszcze raz rosła. Ale kochani, to są rzeczy, które trzeba naprawić, żebyśmy my wszyscy mogli być dumni z tego miasta, żebyśmy my wszyscy mogli na tym mieście naprawdę, w tym mieście się dobrze czuć. To musimy absolutnie sprawić, żeby te problemy, te podstawowe, fundamentalne rzeczy absolutnie zostały rozwiązane. I kochani, ja wierzę, że nam się to uda, bo ja to powiem jeszcze raz i od początku. Wspólnie dojdziemy dalej. Sami dojdziemy szybciej, ale wspólnie dojdziemy dalej. I ja wierzę w to, że uda nam się, bo już to zapoczątkowaliśmy. To ziarno zostało zasiane. I wierzę w to, że wspólnymi siłami pójdziemy w tym kierunku, aby to miasto odmienić na lepsze. I wiecie, co o tym świadczy? Świadczy o tym między innymi to, że są tutaj wśród nas dzisiaj ludzie, którzy popierają także inne ugrupowania. Drodzy Państwo, jest z nami Artur Bereziu, który tak startuje do Rady z Polski 2050, tak? Drodzy Państwo, Artur też rozumie i jego ugrupowanie także to rozumie, że wspólnie możemy zmienić Jaworzno. To samo są dzisiaj członkowie z nami Jaworzyńskiej Lewicy. Oni także wiedzą, że możemy to zrobić wspólnie. Był Janusz Ciołczyk, przedstawiciel PSL-u, drodzy Państwo. To są ludzie, którzy oczywiście mają ciut inne poglądy, ale dla nich najbardziej istotne jest co innego. Miasto i mieszkańcy. I słuchajcie, tą ideę absolutnie chcemy w naszym mieście zaszczepić i chcemy, żeby w naszym mieście po prostu żyło się lepiej. I ja wierzę, że naprawdę damy rady. Damy radę. Tylko, kochani, jedna prośba. Idźcie w niedzielę na wybory.